No i witam Cię serdecznie w sumie w pierwszej lekcji, w której odpowiemy sobie na pytanie, co to jest Kali Linux? Kali Linux to jest to, co widzisz teraz na ekranie. Czyli wpisuję sobie login Kali, wpisuję sobie hasło Kali, no i mam system. Generalnie rzecz biorąc jest tak, że Kali Linux to jest nic innego jak dystrybucja systemu operacyjnego, która jest oparta na Linuxie, a konkretniej mówiąc na Debianie. Ta wersja została zaprojektowana głównie, można powiedzieć, do celów właśnie penetracyjnych, różnego rodzaju audytów bezpieczeństwa. Można nawet gdzieś tam pokusić się o coś takiego, że do przeprowadzania ataków hakerskich. Oczywiście ta dystrybucja jest do tego używana, natomiast jakby nie została zaprojektowana do tych gdzieś tam niefajnych celów, więc głównie skupimy się do tego, że została zaprojektowana do celów penetracyjnych i audytów bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś używa tej dystrybucji Linuxa, czyli Kali Linuxa, do jakichś niecnych celów, no to już jest jego problem. Tak robić nie wolno i nie polecam właśnie tego typu działalności. Wszystko, co będziemy robić w zamkniętym środowisku testowym, tylko dlatego, żeby się czegoś nauczyć, a nie po to, żeby coś po prostu zniszczyć. Generalnie jest tak, że bardzo często Kali Linux, on nie jest jedynym systemem, nie jest jedyną dystrybucją do przeprowadzania tego rodzaju testów, natomiast zwykle Kali Linux jest używany właśnie przez specjalistów od bezpieczeństwa, przez administratorów sieci, czy jakichś tam entuzjastów cyberbezpieczeństwa właśnie do tego, żeby wykrywać i testować powstałe w sieciach czy systemach luki, gdzieś tam w zabezpieczeniach czy różnego rodzaju zabezpieczeniach systemów informatycznych, ponieważ w Kalim jest zaimplementowane mnóstwo narzędzi, które właśnie służą do tego celu. No i jak widzisz, tych narzędzi jest tu wiele, tu są różnego rodzaju grupy i będziemy sobie z tych właśnie narzędzi, nie wiem czy wszystkich, ale z większości na pewno, będziemy sobie korzystać i chciałbym Cię właśnie wprowadzić do tego świata Kali Linuxa i do tych narzędzi, które tu widzisz na ekranie. Jakie są może takie główne zastosowania tej dystrybucji Linuxa, to przede wszystkim testy penetracyjne, czyli tak zwany w slangu pentesting. Generalnie jest tak, że Kali Linux jest często, bardzo często wykorzystywany właśnie do przeprowadzania testów penetracyjnych, które gdzieś tam mają na celu właśnie wykrycie słabości w systemach, czy to w sieciach komputerowych, jak również w urządzeniach sieciowych. No i wiele tych narzędzi właśnie do tego służy, żeby przeprowadzać właśnie takie testy penetracyjne. Drugim zastosowaniem Kali Linuxa bardzo często jest również sama analiza sieci, ponieważ Kali ma gdzieś tam na pokładzie wiele narzędzi, które pozwalają właśnie na monitorowanie ruchu sieciowego, gdzieś tam diagnozowanie problemów związanych z sieciami, czy samą analizą właśnie danych przesłanych w sieci. No między innymi w Kali Linuxie jest również program Wireshark, którego to programu będziemy również gdzieś tam w niewielkim stopniu używać. Możemy również użyć Kali Linuxa i wykorzystać jego narzędzia do tego, żeby złamać hasło, gdzieś tam zarządzać kryptografią, ponieważ te narzędzia umożliwiają niektóre łamanie właśnie haseł przy użyciu różnego rodzaju słowników, czy to jakichś ataków słownikowych, czy to słowników dostępnych w internecie. No, dzięki tym narzędziom będziemy mogli sobie przeanalizować i złamać jakieś zabezpieczenia kryptograficzne, chociażby właśnie w zabezpieczonych plikach, ale to oczywiście później. Mamy też coś takiego, takie pojęcie jak reverse engineering, który Kali Linux również wspiera, czyli ma narzędzia, które pozwalają nam na analizę aplikacji oraz kodu danej aplikacji w celu wykrycia właśnie słabości, jakie tam w tym kodzie występują, słabości, które są gdzieś tam niezgodne z bezpieczeństwem, czyli Kali Linux może gdzieś tam spróbować, widząc jakiś program czy jakąś aplikację, połasić się o to, żeby wskazać dziury po prostu w tej aplikacji. My oczywiście na tym kursie, ja generalnie będę nastawiony na sieci komputerowe bardziej niż na różnego rodzaju strony www i tak dalej. No natomiast również Kali Linux wspiera bardzo dobrze gdzieś tam te programistyczne funkcjonalności. No i
oczywiście, co jeszcze, to jest taka funkcjonalność, która chyba najbardziej wszystkich kręci. Nie wiem też, czy to jest dobre, natomiast przeprowadzenie ataków sieciowych, czyli generalnie Kali Linux umożliwia symulowanie różnego rodzaju ataków sieciowych. Tych ataków jest wiele, ale takie w sumie ataki, to są ataki takie typowe, ataki man in the middle, czyli ktoś już jest w sieci, no i próbuje coś tam w tej naszej sieci zrobić. To są głównie ataki na protokoły sieciowe, na różne protokoły sieciowe. Naprawdę tych protokołów sieciowych za pomocą Kali Linuxa można naprawdę wiele sobie łamać. Między innymi ARP, DHCP, ICMP, CDP, telefonia VoIP-owa i tak dalej, i tak dalej. Różnego rodzaju sniffing, phishing i tak dalej, czyli Kali Linux tutaj to wielkie pole do popisu. No ma setki, można powiedzieć, specjalistycznych narzędzi, począwszy od Nmapa, Wiresharka, Metasploita, gdzieś tam Reapera, czy narzędzia do krakowania również sieci Wi-Fi typu Aircrack. Dużo, dużo tych narzędzi jest i my oczywiście, no raczej nie wszystkie, ale myślę, że wiele z tych narzędzi sobie przetestujemy i zobaczysz w ogóle, w jaki sposób się do tej dystrybucji, bardzo ciekawej dystrybucji, po prostu dobrać. A tym samym dziękuję uprzejmie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.